W świecie informacjonalizmu naukę nie tylko można uprawiać tradycyjnie, czyli na uniwersytecie czy w jakimś instytucie naukowo-badawczym, ale również coraz częściej w sieci, a więc poza dotychczasowymi, uznanymi i dopuszczanymi przez państwo instytucjami. O tym, że tak jest istotnie, świadczy wiele przykładów. I tutaj można zobaczyć polski portal Spryciarze, założony kilka lat temu przez studentów informatyki z Uniwersytetu Zielonogórskiego. To nie jest jedyny tego typu portal. Na świecie istnieje, pojawia się coraz więcej właśnie podobnych inicjatyw. Wracając do Spryciarzy, jest to bardzo już rozbudowany portal, gdyż on zawiera ponad 16 tysięcy różnych porad, poradników czy instruktaży. Są tutaj zarówno instrukcje czy porady takie tradycyjne, tekstualne, ale zaczynają ostatnio przeważać wideo artykuły czy wideo porady, jeśli można tak powiedzieć. One dotyczą praktycznie wszystkich sfer życia. I tutaj dla przykładu można zobaczyć, jak wiele istnieje kategorii, a więc na przykład komputery, kulinaria, sport, ale również takie, które bardziej zainteresują uczonych, czyli na przykład edukacja, matematyka, pomoce naukowe, pierwsza pomoc, kursy i szkolenia, eksperymenty, na przykład chemiczne, fizyczne, no wejdźmy na te ostatnie, tutaj właśnie jak zachowuje się woda o różnej temperaturze, jak zrobić latarkę bez baterii magnetycznej, bez baterii, magnetyczna latarka, jak zrobić świecącego ogórka, oczywiście są tutaj porady, instrukcje bardziej poważne, czasami dowcipne, ale również no, mając już wiele wspólnego z nauką, tak jak na przykład tutaj, jak zrobić elektroskop. Autorami są różne osoby, ale coraz częściej można zauważyć, że tworzą je studenci i doktoranci. Początkowo tego typu właśnie wideoporady czy kursy konstruowali sami twórcy portalu, obecnie zadowalają się oni administrowaniem, natomiast całą inicjatywę, że tak powiem, naukową czy edukacyjną oddają w ręce internautów. Jest to przykład alternatywnego uprawiania działalności wiedzotwórczej, który no, staje się coraz częściej właśnie no, konkurencją dla tradycyjnego świata akademickiego.